Wykres funkcji liniowej y równa się f od x przechodzi przez punkty a i b. Wykres funkcji liniowej g od x przecina wykres funkcji f w punkcie c. Wyznacz wzór funkcji f, obliż współrzędne punktu c. Zaczniemy od wyznaczenia wzoru funkcji f. Piszemy sobie y równa się ax plus b. Ponieważ funkcja ta przechodzi przez te dwa punkty, podstawiamy współrzędne tych punktów do wzoru funkcji w postaci kierunkowej. Czyli otrzymujemy 8 to się równa a razy 21, czyli 21a plus b. I pod spodem minus 12 to się równa minus 9a plus b. Bierzemy to w klamrę, podkreślamy, odejmujemy od górnej linii dolną. 8 minus minus 12 to jest 20. 21a odjąć minus 9a to jest 30a. B odjąć b się skraca. Dzielimy przez 30a. To jest 20 trzydziestych, czyli 2 trzecie. Nasze a to 2 trzecie. Wiedząc, że a to 2 trzecie, bierzemy a i podstawiamy tu lub tu. Czyli mamy wówczas 8 równa się 21 razy 2 trzecie plus b. 8 to jest 21, z trójką skracamy, tu zostaje nam 7. 7 razy 2 to jest 14 plus b. 14 na drugą stronę, b to będzie minus 6. Zatem funkcja f od x równa y będzie u nas równa 2 trzecie x minus 6. W praktyce zapiszmy to jako f od x równe 2 trzecie x minus 6, bądź też y równa się 2 trzecie x minus 6. Podpunkt A mamy. Podpunkt B. Oblicz współrzędne punktu C, a punkt C to jest punkt przecięcia funkcji g od x i funkcji f od x. Zatem, żeby znaleźć ich punkt przecięcia, wrzucamy do układu równań równanie funkcji f od x, czyli y równe 2 trzecie x minus 6 i pod spodem równanie g od x to jest też wartość, czyli tu y wstawiamy 1, 1 szósta to jest 7 szóstych x minus 9. Podkreślasz, odejmujesz, y odjąć y to jest 0. 2 trzecie x odjąć 7 szóstych. 2 trzecie to są 4 szóste, jak rozszerzę przez 2, licznik mianownik. 4 szóste odjąć 7 szóstych to są minus 3 szóste x. I minus 6 minus minus 9 to jest minus 6 plus 9, czyli to jest plus 3. Minus 3 szóste x plus 3. 3 szóste x na drugą stronę, 3 szóste x równa się 3, czyli 1 druga x to jest 3 razy 2, x to będzie 6. Pierwsza współrzędna punktu C to jest 6. Bierzesz tę szóstkę i podstawiasz sobie tu lub tu. Ja podstawię do pierwszego równania, czyli 2 trzecie razy 6 i to było minus 6. Czyli y to jest 2 trzecie razy 6, trójka z szóstką się skraca, tu zostaje 2, 2 razy 2, 4, odjąć 6 to jest minus 2. Zatem punkt ten C ma współrzędne x, y, jest to punkt przecięcia się dwóch prostych, no i x jest szóstką, a y jest minus dwójką i to byłaby odpowiedź.